Cześć, jestem Aga. Jakiś czas temu jeszcze nie znałam Boga. Wiedziałam, że Bóg istnieje, ale jeszcze go tak nie znałam, nie miałam z nim bliskiej relacji. Za to miałam bardzo dużo znajomych, fajną ekipę do zabawy, do picia, do wszelkich różnych rzeczy, różnych używek, do różnych głupich akcji. I wydawało mi się to życie bardzo ciekawe, kolorowe, z tygodnia na tydzień coś się zawsze działo, gdzieś żeśmy jeździli, coś robiliśmy. Wydawało mi się, że mam fajnych znajomych, fajną ekipę, kolorowe życie. Tylko wiecie co, zawsze mi czegoś brakowało, czegoś w sercu, jakąś taką pustkę w sercu miałam, że zabawa się skończyła. I taki smutek pozostał, że coś się skończyło i ta zabawa nie do końca była nie taka na 100%. Widziałam swoich znajomych bawiących się, cieszących się, upijających się. Nie odpowiadało mi to do końca, ale w dalszym ciągu przebywałam w tym towarzystwie, bo zapewniało mi fun. Czas, który miałam, poświęcałam im. Jeździliśmy, bawiliśmy się, upijaliśmy się, ale czegoś zawsze brakowało. Brakowało tej pełni wszystkiego, tak jak można powiedzieć, że po zabawie zostaje kac moralny czy zwykły kac, tak mi zostawała po prostu pustka, brakowało mi, w tym momencie wiem, że brakowało mi Boga. Jak już poznałam Boga, nawróciłam się do Niego, odwróciłam się od tych rzeczy, właśnie od picia, od palenia, od różnych innych rzeczy. Odwróciłam się od tego, bo w pewnym momencie wiedziałam, że to nie jest dobre i nie służy to mojemu sercu, mojemu zdrowiu. Poszłam za Bogiem, całym sercem poszłam za Nim, ale coś zostało. Jakaś cząstka dalej chciała być z tymi znajomymi, jakaś cząstka chciała wiedzieć, co u nich, bawić się z nimi. I bałam się ich stracić. Bałam się, że jak pójdę za Bogiem, to ich stracę, to stracę towarzystwo, stracę przyjaciół, dobrą zabawę. Ale w pewnym momencie Bóg mi, ja to głęboko w sercu odczułam i usłyszałam, że Bóg mi powiedział, że to nie jest dla mnie dobre i że On wszystko mi wynagrodzi, że nie mam się czego bać, nie mam się czego bać, że to zostawiam. To nie jest dla mnie najlepsze, ale w nim je spełnia. I z małą dozą strachu, ale zaufałam Bogu. Poszłam za tym głosem i wiecie co? Ja teraz się bawię, cieszę się i nie brakuje mi niczego. Mam pełno znajomych w kościele, pełno znajomych dookoła. To jest moja rodzina, to są moi przyjaciele. Mam siostrę, której nigdy nie miałam, koleżankę, z którą mieszkam, która jest dla mnie jak prawdziwa siostra. Śmiejemy się, bawimy się. I to jest wszystko z Bogiem. Ja nie muszę się upijać, ja nie muszę niczego palić, żeby być szczęśliwa, żeby zaspokajać tą pustkę w środku, bo jest Bóg. Ja się wytańczę, wyśpiewam na naszym cudownym nabożeństwie. Ja Go chwalę, tańcząc i śpiewając Boga, cudownego Boga, który dał mi rodzinę, dał mi znajomych, przyjaciół. Ja jestem w tym momencie szczęśliwa i wiem, że nie potrzebuję tego wszystkiego, co jest, nie potrzebuję tych wszystkich zabaw, imprez, bo w nim je spełnia i On to, co obiecał, to mi dał i dał mi jeszcze więcej. Ja jestem po prostu szczęśliwa, ja już nie zadaję sobie pytania, czy ja jestem szczęśliwa, czy to, co mam, to mi wystarcza, bo ja wiem, że jestem i ja to mam i ja z gorącym sercem chciałabym, żebyście wy też to mieli. I naprawdę zachęcam was, jeżeli czujecie pustkę, czujecie jakiś brak, czy nie jesteście nasyceni tym, co macie w tym momencie, zwróćcie się do Niego, zawołajcie Go. W Nim jest radość, w Nim jest pełnia, w Nim jest szczęście. I nie potrzeba tego wszystkiego, co jest naokoło, tej telewizji, która napycha nasze umysły nie wiadomo czym, tych reklam, imprez, przepychania się, picia. To jest niepotrzebne, bo w Nim jest naprawdę radość, z Nim się można bawić i z Nim można być zdrowym i szczęśliwym. Naprawdę was zachęcam. W Nim jest pełnia, w Nim jest wszystko. I nie bójcie się, że cokolwiek, jeżeli odejdziecie od tego, co macie, nie bójcie się, że to stracicie, bo On wam odda dwa razy więcej. Dzięki.